Dla nas, czyli przedstawicieli Brandenburgii, jest to kraina w Niemczech. Są to jedyne targi w Polsce, na których wystawiamy, więc jest to dla nas ważne wydarzenie. Targi w Poznaniu są największymi targami turystycznymi w Polsce, w związku z czym już z tego powodu warto się tu wystawiać, po pierwsze. Po drugie, przyjeżdżają tu klienci branżowi, jak również indywidualni z całej Polski, czyli nie tylko z Poznania, ale również z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Lublina. No i są bardzo dobrze odwiedzane, dlatego też warto się tutaj wystawiać. Zapraszamy wszystkich do Brandenburgii i mamy całą masę materiałów w języku polskim. Brandenburgia słynie z tego, że ma ponad 400 pałaców, zamków, ma całą masę dróg rowerowych, ma również bardzo przepiękny region Szprewal, to jest region taki Szprewy, gdzie mieszkają Serbo-Użyczanie. I to właściwie informacje na ten temat, jak również o Frankfurcie nad Odrą, również park filmowy w Babelsbergu, który się znajduje obok studia filmowego w Babelsbergu, gdzie Roman Polański kręcił swój film Pianista między innymi, jak również inne filmy oczywiście. Mamy więc bardzo szeroką ofertę, bardzo szeroki zakres wiadomości i informacji na temat ciekawych atrakcji w Brandenburgii. A chciałabym dodać, że dla Brandenburgii są Polacy najważniejszym klientem, jaki może być z zagranicy. I mamy najwięcej polskich zagranicznych klientów w Brandenburgii, są to właśnie Polacy. Tak chciałabym Państwu powiedzieć, że w 2007 roku mieliśmy 50 tysięcy noclegów z polskich turystów. A w 2013 roku mieliśmy 150 tysięcy noclegów polskich turystów. Czyli mamy bardzo duży wzrost ilości turystów przyjeżdżających z Polski do Brandenburgii. Natomiast na targach mamy codziennie dwa wielkie konkursy, w których można wygrać noclegi w wielu miastach Brandenburgii, jak również inne atrakcje. Jednym konkursem to jest, można sobie zrobić fotkę, która na tle na przykład przepięknego pałacu Sanssouci czy fantastycznego krajobrazu w Szprewaldzie może być. A drugim konkursem to mamy koło szczęścia, czy koło fortuny, tak się chyba to nazywa w polsku, gdzie również można wygrać na przykład specjały szprewalskie jak ogórki czy inne rzeczy z Brandenburgii i też Saksonii. Chciałam może dodać, że w tym roku nie wystawia się tylko Brandenburgia na targach, ale również i Saksonia. I my mamy jak gdyby współpracę w tym roku pomiędzy Saksonią i Brandenburgią i wiele ofert przygotujemy razem.